Tak dużo mówisz o celu, dla którego zostaliśmy stworzeni jako ludzie i dla którego tu jesteśmy. Jaki jest cel życia? Dlaczego zostaliśmy obdarzeni życiem? Uważam, że jesteśmy tutaj po to, aby zmagać się z wyzwaniami i uczyć się. Nie sądzę, by naszym celem było tylko być szczęśliwym. Dlatego, kiedy poruszamy kwestię szczęścia, zawsze uważałem to za frustrujące i irytujące. Ktoś powie, ale ja chcę być szczęśliwy. Dlaczego? Dlaczego chcesz siedzieć i się cieszyć? Byłeś szczęśliwy przez całe swoje dzieciństwo. To były twoje szczęśliwe dni. Mogłeś być szczęśliwy jako dziecko, ale teraz to już minęło, okej? Teraz jesteś dorosły, masz swoje obowiązki. Uważam, że jesteśmy tu po to, aby robić ważne rzeczy, a ważne rzeczy są trudne i wymagające. I czasem będziesz sfrustrowany, ale to właśnie daje ci sens. Uważam, że jesteśmy tu po to, aby zmagać się z wyzwaniami, aby znieść ból, aby sprawdzić, jak trudni jesteśmy do zabicia. Uważam, że przejście przez straszne rzeczy, przetrwanie ich i wyjście po drugiej stronie jest jedną z najwspanialszych rzeczy, które można przeżyć jako człowiek. Myślę, że gdy zrozumiesz, o co naprawdę chodzi w życiu, to nie ma emocji, które nie byłyby pozytywne. Jedynym stanem emocjonalnym, który można uznać za szkodliwy, jest kompletny brak uczuć. Ale jeśli siedzisz w domu i naprawdę jesteś zrozpaczony, przynajmniej coś czujesz, prawda? I uważam, że to właśnie jest częścią bycia człowiekiem. Myślę, że jesteśmy tutaj po to, aby się zmagać, aby przechodzić przez ból. Budzę się każdego dnia i zastanawiam się, co mogę zaatakować, jaki problem mogę rozwiązać. Jeśli spojrzymy na historię, dlaczego Genghis Khan obudził się pewnego dnia i chciał podbić cały świat, dlaczego Napoleon podbił świat, dlaczego Aleksander Wielki podbił świat, po prostu stwierdzili, dawaj to, dawaj tamto, chcę wszystko. Tam jest wielka armia, nieważne, jesteśmy lepsi. Jest to wrodzone. Musisz iść i podbijać. To jest cel życia. Czy wierzysz, że Bóg nas stworzył? Jeśli tak, dlaczego Bóg nas stworzył, byśmy się męczyli? Bo jeśli się nie męczysz, to niczego się nie nauczysz. Bóg stworzył nas po to, byśmy się uczyli i poznawali siebie i innych ludzi oraz świat. A jak już wcześniej wspomniałem, żeby coś się nauczyć, trzeba przejść przez ból. Więc musimy się męczyć, by czegokolwiek się nauczyć. Są tylko dwie drogi do nauki, ciężka i bardzo ciężka. Jeśli jesteś mądry, możesz nauczyć się czegoś drogą trudną, ciężką. Ale z mojego doświadczenia wynika, że 99% ludzi uczy się tylko w najtrudniejszy możliwy sposób, drogą bardzo ciężką. Jeśli chcesz czuć się szczęśliwy i zadowolony z siebie oraz być stabilny wewnętrznie, musisz żyć zgodnie z wolą Boga. Nie mówię, że czasem nie możesz napić się trochę alkoholu, imprezować lub po prostu dobrze się bawić, ale musisz być dobrym człowiekiem. Nie wierzę w społeczne paradygmaty, w których próbowano skonstruować ideę szczęścia. Nie wierzę ani nie podpisuję się pod sposobem, w jaki obecnie rozumiane jest szczęście i smutek przez masę. Myślę, że jeśli nie jesteś skrajnie zrozpaczony, to jesteś szczęśliwy. Jesteś wersją bycia szczęśliwym. To tak jakby powiedzieć, że kolor szary to wersja czarnego. Niezależnie od tego, jak jasny jest szary, nadal możesz go nazwać wersją czy wariantem czarnego. O ile nie przechodzisz obecnie przez takie wydarzenie jak śmierć członka rodziny lub coś, co jest naprawdę destrukcyjne i szkodliwe dla twojego umysłu, to poza tymi wydarzeniami, które miejmy nadzieję, że zdarzą się tylko kilka razy w twoim życiu, powinieneś być szczęśliwy. Jeśli nie płaczesz lub nie jesteś sparaliżowany w milczeniu z powodu ciężaru, niekorzystnych okoliczności czy negatywnego wydarzenia, to jesteś wersją bycia szczęśliwym. Więc krótko mówiąc, zawsze jestem szczęśliwy. Nie wierzę w niebycie szczęśliwym. Nie wierzę w niemówienie sobie, jestem szczęśliwy. Jestem zawsze wersją bycia szczęśliwym. Ta idea ciągłego pościgu za byciem szczęśliwym, ciągłego skupiania się na tym, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi, jest tak naprawdę największym błędem, który w dzisiejszych czasach popełnia wielu ludzi. Zwłaszcza mężczyźni, którzy budzą się i mówią, nie czuję się zbyt szczęśliwy, więc muszę być szczęśliwszy. I to prowadzi ich po hedonistycznej ścieżce narkotyków, alkoholu lub hazardu, w pościgu za przyjemnościami. Nie obchodzi mnie, jak się czuję. Nie obchodzi mnie, czy jestem szczęśliwy, czy smutny. To naprawdę nie wpływa na to, co robią każdego dnia. Robią dokładnie te same rzeczy i zachowują się dokładnie tak samo. Nie przywiązuję żadnej wagi do tej emocji. Więc zawsze uważam siebie jako szczęśliwą osobę. Ale jeżeli któregoś dnia obudziłbym się i był trochę mniej szczęśliwy, nie wpłynęłoby to na nic, co robię. I nie przypisywałbym temu żadnego znaczenia. Jestem człowiekiem i takie jest życie.
Więc czy teraz, gdy mam setki milionów dolarów, jestem szczęśliwszy niż wcześniej, gdy byłem spłukany? No, niespecjalnie. Ale nigdy nie byłem nieszczęśliwy. Jestem w tym samym stanie, w jakim byłem wcześniej. I mam zadania do wykonania. I je wykonam. To wszystko. Musimy również pamiętać, że nie ma światła bez ciemności, nie ma radości bez bólu, nie zobaczymy tęczy bez odrobiny deszczu. Niezależnie od tego, jak bardzo będziesz ścigał przyjemności i bycie szczęśliwym, po drodze zawsze będą zejścia i tendencje spadkowe. Będziesz miał kontrasty pomiędzy sytuacjami, gdy śmiałeś się jak dziecko, a sytuacjami, gdy czułeś się przygnębiony. Uważam, że lepiej jest przyjąć bardziej zdyscyplinowane, stoickie podejście. Bez względu na okoliczności zawsze mam ten sam poziom szczęśliwości. Jeśli dziś straciłbym wszystkie swoje pieniądze, byłbym szczęśliwy w tym samym stopniu. Jeśli mój majątek wzrósłby 4-krotnie, byłbym szczęśliwy w tym samym stopniu. Dopóki żyję i dopóki żyją ludzie, o których się troszczę i kocham, dopóki Bóg daje mi zaszczyt wykonywania moich obowiązków, daje mi możliwość dbania o ludzi, o których się troszczę, dopóki budząc się każdego dnia wiem, że jest pełno ludzi na świecie, którzy mnie potrzebują, a ja mogę ciężko pracować, by im pomóc i robić dobre rzeczy dla społeczeństwa i dla świata, to będę narzędziem Boga i jestem szczęśliwy. Jestem wystarczająco szczęśliwy, by przetrwać. Postrzegam to tylko w ten sposób, nawet nigdy nie zastanawiam się nad tym, jak się czuję. Nawet nie przechodzi mi to przez głowę. Mam wiele do zrobienia, jestem zbyt zajęty. Każdego dnia mam ważne rzeczy do wykonania, a to, jak się czuję, nie będzie miało wpływu, jak wykonam te zadania. Kiedy rozmawiam z mężczyznami, mówią, że są nieszczęśliwi lub że muszą być szczęśliwsi, ale uważam, że to absolutnie błędne podejście do życia. Jesteś mężczyzną, masz obowiązki, masz honor, masz rzeczy, które powinieneś robić, niezależnie od tego, jak się czujesz. A co do ludzi, którzy mają permanentną obsesję na punkcie szczęścia czy smutku, uważam, że to niewłaściwy sposób patrzenia na życie. Powinieneś wstać i zrobić to, co należy.